Jak to zacząć? Ostatnio pod odcinkami piszecie bardzo dużo komentarzy i mówicie: Admiros, większość odcinka to nie są memy, tylko fanarty, więc dlaczego w tytule jest najlepsze memy z Brawl Stars, jak tych memów to jest 3, a fanartów jest 20? Dobra, słuchajcie, dzisiaj robimy przegląd fanartów, więc zostaw łapkę w górę i subskrypcję na kanale, koniecznie, i zaczynamy ten przegląd. Fanarciki będą przeglądane, grube fanarty, najgrubsze na świecie, kurde. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, pierwszy fanart to jest Toy Bonnie, którego jeszcze nie poznałem, bo nie grałem we FNAF-a. Obstawiam, że jest w dwójce, bo grałem tylko w jedynkę i przeszedłem jedynkę, więc koniecznie musicie obejrzeć. Ale zobaczcie, jak ładnie narysowane, kurde, Oli Loli Poki narysowała. Art autorskie, bezpieczny, Toy Bonnie w mojej wersji. Nie mam rysika, więc musiałem wszystko palcem. Czajcie, to ona to palcem narysowała. Ja palcem to mogę narysować buzię i uśmieszek, co najwyżej. Bardzo ładny fanart, podoba mi się. Co prawda, nie ma mnie tutaj na tym fanarcie, jest mi smutno, ale jak najbardziej mi się podoba. Kozacki fanarcik. Next. Oh yeah! Co? Chwila. Cześć, to mój drugi rysunek na tej grupie. Narysowałem dość sansową postać. Hehe, lubię moje żarty. Rysunek przedstawia Admiroso Sansa. Art autorski, bezpieczny, srebrny. 180 reakcji! Ja cię kręcę, to jestem normalnie, wyglądam jak Sans prawie. A może to już jest czas, żeby zagrać w Undertale'a i w końcu go przejść dla moich widzów, skoro tak bardzo proszą? Hej, to mój pierwszy post na tej grupie. Skin do Nity, Admiros Nita. Przepraszam, że nie jest to jakieś dobre, ale rysuję palcem na telefonie jak na razie. Ja nie rozumiem, jak ci ludzie mogą palcami rysować takie piękne arty? No zobaczcie, król Admiros, sowa Admiros Nita, ja jestem tutaj, jest broda, jest sowa, jest Nita i... Ta sowa wygląda przedziwnie. Jezu, ale dobrze, bardzo fajnie narysowane. Jak najbardziej mi się to podoba. To było... Nie ma nic wspólnego. Ej, chwila. Dobra, może tutaj akurat nie ma mnie na tym arcie, ale zobaczcie, jest tutaj Jessie. I co to jest? G2 z kodem Admiros, 3% zwrotu. Jezu, jaki długi post. Dobra, ja go nie będę czytał, może wam się wyświetli i sobie zerkniecie. Zostawiam serduszko, więc dzisiaj same kozackie arty przeglądane. Hej, oto mój pierwszy post, mam nadzieję, że się przyjmie. Proszę, adminku. Art autorskie, bezpieczny. Co my tu mamy? Admiros, 595 tysięcy subskrypcji. Subskrybuj. No właśnie, statystycznie 60% osób, które oglądają memy i oglądają wszystko, nie subskrybują. To weź teraz, kliknij ten czerwony przycisk, zasubskrybuj mój kanał i będziesz na bieżąco z materiałami. I w końcu wbijemy 600 tysięcy subskryberów. Będzie kozacko, bo będzie szóstka z przodu, a nie piątka. To wtedy jest fajniej. Dobra, ale arcik jak najbardziej mi się podoba. Jestem ja, jest tutaj chyba sowa Nita albo koteł. Tu jakaś dziewczyna, to prawdopodobnie ona jest autorka tego arta, tak mi się wydaje. I jest Piper. Pięknie, bardzo fajne. Mało reakcji zdobyło, dlatego dam ci serduszko, bo fajnie jest. Next art. Mem autorskie, bezpieczny, srebrny. Biedna Pam. Daj skina i remodel dla Pam, albo dobierz 25 kart. Pam. Okej? Okay? Czemu to jest? Co to jest za Pam? To nie jest Pam przecież. Tu śmierdzi. Chyba łapka w górę i tyle wystarczy. Proszę bardzo, kolejny kozacki art. Art autorski, art. Hej, ostatnio nie dodawałam artów, przepraszam. Mam nadzieję, że ten art się przyjmie. Fajny art. Dobry komiks, znaczy w sensie dobry, tutaj chmurka z napisem, fajny art. Jezu, patrzcie, nawet narysowała mi taki wąsik, jak mam teraz, patrzcie. Mogę tak robić, o. Widać to na tym, na nagraniu? Ona wiedziała, że zapuszczę wąsa i wiedziała, że będę go kręcił, dlatego narysowała mnie właśnie z takim wąsem. I proszę bardzo, wszystko się zgadza. Kolor brody, serduszko, łapka w górę i sowa na głowie. Nice. Uuu, oto Admiros z randomową sobą na ramieniu. Jest na pracy mój podpis pod nazwą, którą aktualnie użyłam i datą, kiedy było zrobione. Użyta aplikacja Ibis Paint X, czas pracy ponad godzina. Wow, proszę bardzo, czapka G2A z kodem Admiros, 3% zwrotu. Jezu, jak się to wam wkręciło, te G2A straszliwie. Każdy praktycznie art jest z G2A i z kodem Admiros, 3% zwrotu. Nice, śpiąca sówka na ramieniu po prostu robi wszystko. Zmęczona, śpiąca sowa i ja szczęśliwy.
Jezu, jak mi się ten art podoba. Ten jest naprawdę dobrze zrobiony. Ludzie też piszą, że fajny. I tutaj widzę, poprzypinała bardzo dużo serduszek, znaczy, że komentarze też były spoko. A co my tutaj mamy? Proszę bardzo. Witajcie, jestem nowy na grupie. Kolejny art. Będę jakiś czas dodawał nowe, jeśli będzie dużo łapek. Admirosie przede wszystkim, pamiętałem o znaku wodnym, a to mój pseudonim Herosek102. Patrzcie na to, zobaczcie, kogo my tu mamy. Admiros Bo, Hadesiak, Leon i Gilatis Colt. Idealnie dopasowane trio. Co on tu w ogóle nawykombinował? Zobaczcie. Ja mam buta z Foxym, drugi mam z słonecznikiem z Plants vs. Zombies. Czy to są nawiązania do naszych kanałów? Czekajcie, Sowa jest, tutaj jest G2A, jest nawiązanie, Broda jest nawiązanie, Łuk też jest. Tutaj jakieś połączenia, co w ogóle, jak on ma wyobraźnię, chłop? No i pięknie, trafiony. Witam, oto art z Gacha Live. Wiem, że niektórym Gacha Live to coś niefajnego, ale ja tam lubię Gacha Live. Ogólnie art mi się podoba. Mam nadzieję, że wam też, Admiros i Ciastka, hejty usuwam, bo lub zgłaszam. No i pięknie, proszę bardzo, jestem ja z Gacha Live, subskrybuj. Tak więc wiecie co robić, subskrybujcie. Jezu, te oczy jakie mam świecące. I ciastka są, jak są ciastka to jest G2A. A z G2A to wiadomo, z kodem Admiros 3% zwrotu. Like leci, fajne. Next. Art autorski to mój drugi art dzisiejszego dnia i jak widzicie lubię przerabiać sobie Grażynę. I na tym fanarcie jest w postaci ludzkiej. PS adminku przyjmij. Wow, Grażyna w postaci ludzkiej i podpis Grażyna nie umieraj. O nie, czy ta Grażyna toczy pianę z pyska? Czy to jest po prostu jej język? Chyba to jest jej język, nie mam pewności. Ale ja już ten art widziałem wcześniej i po prostu to robi na mnie tak kozackie wrażenie, że to jest chyba najlepszy art, jaki do tej pory widziałem w tym miesiącu lutym. No dobra, prawie najlepszy, bo tych artów jest dużo, ale mega mi się podoba, po prostu. Najlepszy duet nie istnieje. Admiros i Czarek. Proszę bardzo, najlepszy duet na polskim YouTubie grający we FNAF-a. Proszę bardzo, superka. Czy to jest mem, czy to jest art? Nie, to jest mem, ewidentnie. Od Bartosza to jest mem, proszę bardzo. Bartosz zrobił nam fajnego mema. Art autorski to mój trzeci fanarcik dzisiaj. Jezu, ile chłop zrobił fanart. Chyba admin mnie znienawidził. PS, mówię to trzeci raz dzisiaj, adminku, proszę przyjmij. Admiros trzymający Pikachu. W ogóle, słuchajcie, chcecie, żebym nagrał jakiś odcinek z Pokémon Go? Jak przyjdzie wiosna, dajcie znać w komentarzu. Jestem ciekaw. Napiszcie hashtag Pokémon, jeżeli chcecie na wiosnę odcinek z Pokémon Go. Jak chodzę po parku i hantuję Pokémon, łapię je do Pokébola i tak dalej. No, fajny arcik, superka, lecimy dalej. Mem autorski, bezpieczny, srebrny. Znowu Bartosz, zobaczmy. Bartosz robi dobre memy. Więc zobaczmy, co tym razem Bartosz stworzył. Twoje zdjęcie w grupie Sowa Admirosa zostało zatwierdzone przez Andrzeja Admirosa Dyszkiewicza. 40 minut temu. 2 lajki. O nie, ale smutek. Ale ten mem zdobył ci 180 lajków, więc nie masz co narzekać. Jest dobrze, ale chyba jakiś poprzedni tutaj mem mu zdobył 2 lajki w 45 minut. Ale obstawiam, że to jest tylko dlatego spowodowane, że ja to zaakceptowałem pewnie po północy i nikt nie siedział na internetach, więc nie dziwię się, że tyle zdobył. Takie są moje przypuszczenia. Art autorski, bezpieczny. Taki tam Admiros. Mam nadzieję, że się spodoba i oceniajcie w komentarzach od 1 do 10. Oh yeah! Zobaczcie te mięśnie. Pięknie, sowa na ramieniu. Słuchajcie, to jest piękne. I like it. I like it so much. Jest i sześciopak, oczywiście. Ja na swój sześciopak muszę jeszcze niestety popracować trochę dużo. Ale za takie muły mam. Zobaczcie te buły. Jaki kozak ze mnie i ten kark. Czemu mam taki szeroki kark? O co tutaj chodzi? Dobra, nieważne, zobaczmy komentarze. 4 na 10, 6 na 10, bo śmieszne, like. 8 na 10 za mięśnioe. 8 na 10, 7,5 na 10, super, 10 na 10. No i ludziom się podoba, pięknie, takie arciki to ja lubię. A to jest w ogóle chwila. Aha, to jest kradziony, 513 reakcji to ma. Przepraszam bardzo, czemu to ma aż 513? Edit, wielkie dzięki za tyle reakcji, nie spodziewałem się aż tyle reakcji pod tym memem. Proszę, przyjmijcie admini. Dobra, ej, zobaczmy. Kradzione, ale może być kozackie, więc sprawdźmy. Robienie memów, kradnięcie memów, robienie memów o kradnięciu memów, kradnięcie memów o robieniu memów, robienie memów o robienie memów, kradnięcie memów o kradnięciu memów, robienie memów o robieniu memów, o kradnięciu memów, kradnięcie memów, kradnięcie memów o robieniu memów, o kradnięciu memów, robienie memów o kradnięciu memów, o robieniu memów, kradnięcie memów o kradnięciu memów, o robieniu memów. Najlepsza puenta na świecie, ten mem. Nie dziwię się, że to ma 513 reakcji. Po prostu to jest mózg rozwalony.
Okej, okay. Mem autorskie, bezpieczny, srebrny, epicki. 341 reakcji. That's a lot of reactions. Są trzy zasady. Bez miłości, bez bogactwa, bez ożywiania martwych ludzi. Chcę, aby Admiros nagrał odcinek z Robloxa. Są cztery zasady. Tylko że odcinek z Robloxa już się pojawił tydzień temu w sobotę z łowienia ryb w Robloxie, więc jednak nagrałem ten odcinek z Robloxa, ale mem jak najbardziej dobry, może już nigdy nie nagram Robloxa. Miałem wielką potrzebę ziewnąć, nie wiem czemu. A fanart autorskie, witam, to mój pierwszy post i pierwszy fanart na tej cudownej grupie. O, jak miło. Czas pracy 30-40 minut. Fanart jest wstawiony na mój Instagram. Życzę miłej nocy lub dnia, zależy kiedy ten post zobaczycie. No dla mnie to już jest ewidentnie noc. I zobaczcie, to jest po prostu... To jest po prostu piękne. Ja po prostu... Ach, prosto w uczucia. Hej, to mój drugi mem na tej grupie, mam nadzieję, że się wam spodoba. Nie ma na celu obrażania osób. Mem autorski Brawl Stars. Dobrze, posiadanie Leona w Brawl Stars. No, każdy ma Leona, każdy może sobie go wydrapić. Posiadanie bluzy Leona. No teraz to już jestem prestiżowy. Mam Leona, mam bluzę Kozak. Posiadanie koszulki z Leonem na środku. Oh my god, to jest po prostu... Nie mam Leona, to sobie kupię koszulkę z Leonem, jej. Tym razem coś innego niż Brawl Stars, hihi. Z okazji, że Admiros nagrał jedną z moich ukochanych gierek, macie tutaj Arcika Foxiego. Foxy to zdecydowanie jedna z moich ukochanych postaci w całym FNAF uniwersum. Art autorskie, mam nadzieję, że się spodoba UWU. Póki co, ja też jestem fanem Foxiego, tak więc szanuję za ten Arcik. Wygląda kozacko. Jak ty to narysowałeś w ogóle? What the hell? Narysowałeś czy narysowałaś? Hashtag fanart, hashtag autorskie. Witam, to mój drugi post na tej grupce. Na grupce. Tym razem Admiros w sukni Piper. Skin walentynkowy oczywiście. Dodałam czapeczkę, bo Piper na ślinie ma spinkę. W kształcie serduszka. Czemu jest napisane ślinie? Chyba na jakiś... na włosach ma, tak? Dobra, nieważne. Na włosach ma spinkę powinno tutaj być, ale jej chyba autokorekta poprawiła. Mam nadzieję, że się spodoba. 307 reakcji. Proszę bardzo, to się nazywa kwintesencja dobrego fanarta. Jestem ja w przebraniu kobiety. Jest to jeszcze Piper z Brawl Stars. Wkurzona mina, słodkie oczka, serduszka i w ogóle... Hej, jestem nowa na tej grupie, mój pierwszy tego typu fanart. Wiem, że brzydki, ale starałam się i mam nadzieję, że się spodoba. Drogi adminku, przyjmij, bardzo proszę. Mam wielką nadzieję, że będę na odcinku lub chociaż Admirowski zobaczy tego arta. Proszę bardzo, dam ci superkę i napiszę zobaczyłem. O, proszę bardzo, zobaczyłem. G2 Asowa, Admirosa, broda. Ja uważam, że jak najbardziej ten fanart jest fajny. Co prawda wyglądam trochę dziwnie, ale trochę jak ja, ale trochę nie jak ja, więc tak, takie mieszane uczucia. Musisz się następnym razem troszeczkę bardziej postarać, a na pewno twój arcik zdobędzie więcej niż 38 reakcji. Tego jestem pewien. Zamęczę administrację Admirosa moimi artami. Ostatnio mam wenę, więc hihi. Może troszkę fantazji. Gdy to piszę, leci na słuchawkach cza-cza. Gdy to rysowałam, leciało mi Wii Tennis, hehe. Ale ja mam gust muzyczny, ale nie ma to jak Max z klasu czerwonych ognistych dzbanów. Co mam nadzieję, że to był taki klan. Jezu, jak ten art mi się podoba i to jest, nie wiem czemu, ale mega, mega pomysł, żeby zrobić coś takiego i to ma tylko 92 reakcje. Serduszko ci daję i piszę ci super art, bardzo mi się podoba. Będzie na odcinku, bo jest super kozacki. O, takiej napiszemy. A więc to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał. Oczywiście dzisiaj było bardzo dużo artów. Mam nadzieję, że ten odcinek zrobi dużo wyświetleń. A propos odcinków, to tu macie dwa inne odcinki, które też możecie sobie obejrzeć. Jak oczywiście będzie się wam nudziło, polecam sobie kliknąć. Tu jest jeden, a tu jest drugi. A tu jak klikniecie, to zasubskrybujecie mój kanał. Już niedługo wbijamy 600 tysięcy subskrypcji. Więc polecam zostawić suba i żegnam się. I widzimy się za tydzień w kolejnym przeglądzie memów i fanartów z grupy Sowa Admirosa. Elo, cześć!